Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnej lekcji kursu programowania w języku Python. Dziś, zgodnie z tym, co powiedzieliśmy w poprzednim odcinku, będziemy kontynuowali temat wyjątków w języku Python, jednak rozwiniemy go sobie o możliwość wyrzucania własnych błędów i tak zwane assert, czyli asercje jak gdyby błędów, ale to w drugiej kolejności. Zacznijmy od zdefiniowania sobie swojej funkcji poprzez słówko def i funkcja nie się nazywa dzielenie. Niech funkcja przyjmuje dwa argumenty x i y, zmienne x i y. Natomiast ciało funkcji będzie następujące. Chciałbym, aby wydrukowane tutaj zostało dzielenie x przez y. Ale wiem, że oczywiście w specyficznym przypadku, kiedy y osiągnie tutaj wartość 0, to to dzielenie się tutaj nie wykona, zostanie wyrzucony błąd. Stanie się to automatycznie, jednak w dzisiejszym odcinku chcemy pokazać, jak takie błędy generować samemu. Tak, więc rozważmy taki przypadek, kiedy y będzie równe 0, aby właśnie wtedy wyrzucić ten błąd. Więc sprawdzam tutaj zwykłą instrukcją warunkową if, jeżeli y jest równe Faktycznie 0 równa się 0 to dwukropek, i w tym miejscu chciałbym już uprzedzić, jak gdyby interpreter, e, język Python i wyrzucić samemu swój własny błąd, a robi się to w sposób następujący z użyciem słówka rise. Może tak dość przewrotnie względem innych języków programowania, bo tak nawiasem mówiąc w większości języków programowania używa się w tym miejscu słówka throw, co ściśle odpowiada słówku wyrzuć, którego ja tutaj używam. Throw to znaczy rzucać, tak rzucamy wyjątkami, natomiast w języku Python mówimy raczej rise, co znaczy wznieść. To słówko tłumaczymy raczej jako wznosić, wznieść. I właśnie w taki sposób wyrzucamy wyjątek. Należy za słówkiem rise jeszcze podać co to ma być za typ wyjątku z już zdefiniowanych bądź zdefiniować swój własny, ale tego jeszcze nie umiemy. Tak, wyjątek może być dużo więcej niż te zawarte już w języku Python, ponieważ można tworzyć jeszcze nowe. Natomiast my się posłużymy tym, który już znamy, a jest to wyjątek o nazwie Zero Division zeroDivisionError. Czyli dokładnie odpowiada to błędu, który tutaj wystąpi, czyli dzielenie przez 0, błąd. Dobra, i zobaczmy, czy w takim przypadku faktycznie błąd zostanie wyrzucony. Oczywiście musimy mieć jeszcze linijkę, która to dzielenie faktycznie uskuteczni, które wywoła funkcję dzielenie. I podajmy tutaj argument, na przykład 2 podzielone przez 0. Oczywiście takie dzielenie nie powinno się dać. I po odświeżeniu konsoli Faktycznie mam tutaj informację o tym, że został zwrócony ten wyjątek. Zero division error, no tylko jest, tylko że my sami go po prostu zwracamy. Jest informacja o tym, że został on wyrzucony w linijce trzeciej, czyli w linijce tej, tak? Myślę, że rozumiemy. Dla takiego wyjątku można również podać informację, tą message. Która powinna znajdować się ob zaraz za tym wyjątkiem, której teraz tutaj nie widzimy. I taką informację dla wyjątku należy podać po nazwie wyjątku w nawiasach okrągłych. Rozpoczynamy nawiasy okrągłe i zaczynamy ciąg string, czyli cudzysłowia bądź apostrofy, i możemy podać jakąś informację. Dla użytkownika, Na przykład, ja tutaj wypiszę dzielenie przez 0, że zaszło dzielenie przez 0. Odświeżmy ekran, konsoli, zobaczmy czy faktycznie zmiana zostanie wprowadzona. Tak, widzimy teraz, że oprócz nazwy błędu 0 division error, który jest predefiniowany, możemy nadać mu własną etykietę, jak gdyby własny krótki opis, i jest tutaj informacja dzielenie przez 0, czyli właśnie to, co nadaliśmy. Spróbujmy, może jeszcze szybko obsłużyć ten wyjątek, aby Pokazać jeszcze jedno zagadnienie. Oczywiście, obsługa wyjątków zachodzi w sposób poznany przez nas na poprzednim odcinku. Czyli najpierw klauzula try, później ciało bloku, który ma zostać spróbowany, ma spróbować się wykonać. Czyli tutaj wywołanie tej funkcji, ponieważ to jest ten nasz newralgiczny kod, który może mieć za sobą jakieś wyjątki. Dalej, obsługa błędu, czyli accept. I rodzaj błędu, którego się spodziewamy, czyli tutaj spodziewamy się raczej tylko i wyłącznie zero division error, i taki też obsłuszmy dwukropek. No i wyświetlmy tutaj jakiś komunikat dla użytkownika. Na przykład błąd, coś poszło nie tak, wyświetlmy informację błąd. Teraz oczywiście błędy na czerwono powinny zniknąć, nie powinno to przerwać działania naszego programu, ponieważ klauzula try jak gdyby obsłuży ten wyjątek, ale nie przerwie działania tego programu, tak jak było to w poprzednim odcinku i faktycznie tak się stało. Mamy informację o tym, że wystąpił tutaj błąd, mamy informację błąd, jednak program wykonywałby się dalej, natomiast jest jeszcze taka możliwość, że możemy jak gdyby wznosić wyjątki w obsłudze wyjątku. Jeszcze, jeszcze w obsłudze wyjątku możemy ten wyjątek jak gdyby rzucić jeszcze dalej. No brzmi to troszkę może dziwnie, ale faktycznie tak możemy zrobić w języku Python. A jak, jak to zrobić, jak przekazać ten wyjątek dalej? Chodzi o to tutaj nie wznowienie gdyby nowego wyjątku, jakiegoś innego, tylko wrzucenie tego wyjątku, który jak gdyby tutaj otrzymaliśmy. Czyli, jak gdyby, częściowo informujemy użytkownika, że coś poszło nie tak, częściowo naprawiamy ten problem, ale dalej przekazujemy, jak gdyby, ten wyjątek jeszcze dalej do obsługi, jeżeli coś jeszcze dalej będzie oczywiście go obsługiwało. Jak tak jest zrobić? Podajemy słówko raise, ale bez już żadnych argumentów, bez właśnie argumentu typu tego wyjątku, bez żadnego typu, rodzaju tego wyjątku, tylko bardzo prosto piszemy raise. I teraz, pomimo że wyjątek obsłużymy, powinniśmy uzyskać linijkę błąd. To ten wyjątek dalej powinien zostać wyświetlony. I zobaczmy, faktycznie tak się stało. Najpierw uzyskaliśmy linijkę błąd, informacja błąd, która została tutaj wyświetlona. Jednak, gdyby wyjątek powędrował dalej, wysłaliśmy go dalej do dalszej obsługi. Natomiast nic już go nie obsłużyło przez żadne bloki try except więc on został wyrzucony po prostu na ekran konsoli w dokładnie taki sposób, jaki my go zadeklarowaliśmy. To jest dokładnie ten wyjątek, który po prostu powędrował dalej, można by tak powiedzieć w skrócie. Więc to robi samo słówko rise i można go używać, co ciekawe, w bloku except, który obsługuje wyjątek. Dobra, to, taka, to takie uzupełnienie. I przejdźmy już do ostatniego zagadnienia w dzisiejszym odcinku, a ostatnim zagadnieniem będzie tak zwana asercja. Asercja z angielskiego assertion, słówko assertion, nie wiem czy to dobrze wymawiam, jeżeli nie, to bardzo przepraszam, ale asercja właśnie oznacza jak gdyby upewnienie, zapew bardziej zapewnienie. Słówko assertion możemy tłumaczyć jako zapewniać. O właśnie. Napiszmy sobie to w tej samej funkcji dzielenie i właśnie tą asercję tworzymy w taki sposób, że zaczynamy pisać słówko assert, no, co jest skróconym słówkiem od słówka assert Asers właśnie. I assert przyjmuje tutaj, gdyby warunek prawdy, warunek porównania, warunek jakiś logiczny. Albo prawdę, albo fałsz. Należy mu tutaj wygenerować jakiś warunek, który zwróci albo wartość w prawdy, albo fałsz. My sobie wygenerujmy y, taki warunek, który będzie zwracał wartość prawdy dla wszystkich argumentów różnych od wartości 0 dla zmiennej Y posługując się zmienną y, czyli aby zwróciło to wartość prawdy zawsze y, dla wartości różnej od zera, no to albo można to przyrównać do zera i zanegować słupkiem not, to jest jeden ze sposobów, albo użyć drugiego operatora y, porównania, czyli różne y jest różne od zera, wtedy zostanie tutaj zwrócona wartość prawdy i assert działa w taki sposób, że on zwraca jak gdyby swój typ wyjątku, który nazywa się po prostu assert error, za chwilę sobie go podejrzymy. Wtedy, kiedy ten warunek jest tutaj nieprawdziwy, jest niespełniony, a przechodzi jak gdyby nigdy nic, przechodzi program dalej, wykonuje się dalej, jeżeli ten warunek jest tutaj jednak fałszywy, tak? czyli y okazało się różne od zera. Co to nam daje? Trochę jest to podobne do rzucania wyjątku ale jednak trochę jest inne. Taka definicja na tym etapie jest ta taka, że assert pozwala nam w momencie, jak gdyby, po pewnych momentach programu jak gdyby stawiać takie klatki kluczowe, można by tak to nazwać, w których upewniamy się, że na przykład wyniki z danej funkcji odpowiadają tym, których byśmy się na przykład spodziewali. Można sobie w danym etapie programu co jakiś czas sprawdzać właśnie, czy wyniki nie są czasem puste, tak, czy coś poszło no nie tak, to raczej służy bardziej dla programisty, który może sobie w programie ustanawiać właśnie jak gdyby takie kroki kluczowe, które sprawdzają mu, czy faktycznie program wykonuje się zgodnie z tym, co założył. No, na koniec, na przykład pozbywając się tych kroków, assert w zupełności, już z gotowego programu, aby nie generować jakichś dodatkowych komplikacji, ale na czas. Właśnie tworzenia programu może sobie takie kroki asert tworzyć, później je bardzo łatwo podejrzeć w trybie debugowania, kiedy odpali się program w tym trybie debugowania. To będziemy pokazywali pewnie w przyszłości, ale nie jest to nic tak bardzo skomplikowanego. Pozwala to po prostu w czasie rzeczywistym wychwycić właśnie linijkę, który to właśnie asert jest jakby niespełniony, który Właśnie nie odpowiada prawdzie, który to właśnie przerwał program, bo assert jak gdyby przerywa program w momencie, kiedy jest niespełniony, czyli programista sobie może sprawdzić, a, a ok, dobra, na tym kroku coś poszło tutaj nie tak, ale odświeżmy ekran konsoli i zobaczmy, co ona faktycznie nam zwróci. No, mamy tutaj podobnie jak wcześniej, wyrzucony po prostu wyjątek, no i ten wyjątek nazywa się po prostu assertion error ale no działam po prostu w taki inny sposób, że przyjmuję tutaj właśnie wartości logiczne true albo false, jeżeli bym wpisał tutaj na sztywną prostu true, no to ten assert zawsze się wykona, to jest ten drugi przypadek, kiedy błąd asercji, assertiony nie zostanie zwrócony, wtedy mamy zwrócony wyjątek z tego miejsca, tak, ten dzieleniem, czyli dzielenie przez zero. Mhm. Wróćmy do tego wyjątku assert, ponieważ chciałbym go jeszcze uzupełnić o taką informację, że Błędu assert, błędowi assert, również możemy podać jakąś informację, krótką informację, która wyświetli się również na ekranie konsoli, kiedy ten błąd zaistnieje, ale podaje się to teraz nie w nawiasach, a po przecinku, jako jak gdyby drugi argument dla tego assert, po przecinku podajemy łańcuch znaków, ciąg znaków, string. I ja tutaj sobie wpiszę, na przykład, że y było równe 0. Takim operatorem porównania równe. I zobaczmy, czy teraz assert wyświetli również tą informację o błędzie. I widzimy, że assertion error faktycznie wystąpił i jego krótki opis jest zgodny z tym, co tam podaliśmy. Czyli y był równe po prostu 0. Dobra, więc tak działa wrzucanie wyjątków metodą RISE oraz jak gdyby inny typ wyjątków, a bardziej asercja, czyli assert, zapewnienie programu, że dane, no dane zmienne, jakieś założenia programu są spełnione, albo też nie. Oczywiście kiedy zmienimy wartość na prawidłową, taką, którą da się podzielić, to wynik jak najbardziej jest tutaj obliczany, ponieważ asert... Zwracając wartość tru, przechodzi dalej, jak gdyby nigdy nic. Tutaj wyjątek nie zostanie wzniesiony, słówko RICE przypominam wznosić, wznieść nie zostanie wzniesiony, wszystko wykona się akurat w tym momencie prawidłowo, no ale mamy szybką obsługę błędów na dwa sposoby. Mamy 100% pewności, że tutaj nie dojdzie po prostu do żadnego nieoczekiwanego błędu, gdzie to Y nagle przyjmie wartość 0 jesteśmy na taką ewentualność zabezpieczeni, podajemy odpowiednie komunikaty. Mamy słówko aser, możemy prześledzić, gdzie poszło coś nie tak. Dobra, w dzisiejszym odcinku kontynuacji wyjątków to już wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za uwagę. Jeżeli się podobało, liczę oczywiście na oceny i komentarze oraz zostawienie subskrypcji na moim kanale, bo już niedługo kolejne lekcje kursu programowania w języku Python. Cześć i do usłyszenia!